Słuchasz Radia Pyrzyce na częstotliwości 91 i 10 MHz. No i zaczynamy. Słuchajcie, będzie naprawdę dreszczowiec, jeżeli chodzi o rozmowę, o wywiady. Dziś takiego nie było, wczoraj też nie. Tak w ogóle rozmawiamy sobie spokojnie o zwierzątkach, o zbliżających się świętach, a teraz będziemy rozmawiali o nożu na okładce, o tym, że tam się krew leje. Tak, będzie mocno. Jeżeli ktoś jest słaby sercowo, to bardzo prosimy, żeby odszedł dalej od niech słucha, ale dalej od radioodbiornika. Ze mną w studio już Marek Malman. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja tak dobrze zapowiedziałem? No bo tak, kryminał. To tak kryminały się z reguły zapowiada. To jest tam ujęcie Hitchcock, cień jakiś i tak dalej. To możemy tak zapowiadać pana książkę nową? Możemy. Kryminał no, przeważnie się wiąże z jakimś tam krwawym morderstwem, ale niekoniecznie, bo też są takie książki bardziej psychologiczno-kryminalne, tak? Mhm. Ta, którą teraz trzymam w ręku, jest książką krwawą, raczej krwawą, aczkolwiek trochę tam z psychologii zostało w tej książce ujęte. Ja tylko dodam dla tych, którzy może, nie wiem, pierwszy raz mówią, kurczę, co, w Pyrzycach? Gościu ten pisze tam coś, powieści? No pisze. Pan Marek Malman już popełnił trzy duże tomy, trylogię Króla Myśli, powieści fantasy, które, jak już mówiłem wcześniej przed programem, dostępne są w księgarence. Są jeszcze? Oczywiście i jeszcze długo będą. Jeszcze długo będą. Mamy nadzieję, że zachęcimy w tym świątecznym klimacie do tego, żeby może na prezent, może ktoś lubi powieści fantasy, może chcecie komuś sprezentować coś innego, to zapraszamy do księgarenki pana Marka Malmana. I tam jest też już ta książka. Od powieści fantasy do kryminałów to długa droga. To jak pan szedł tą drogą, żeby dojść, że dobra, napiszę książkę, napiszę kryminał. To jest ciekawa historia. Jak długo szedłem? No niedługo szedłem, bo decyzja została właściwie podjęta już w momencie, kiedy kończyłem drugi tom trylogii, ale zanim ją dokończyłem, czyli napisałem trzeci tom, to już taki kryminał miałem w głowie gdzieś tam w podświadomości, bo podsunęły mi ten pomysł panie z polskich bibliotek. Ja często rozmawiam z polskimi bibliotekami i tam zazwyczaj dostaję taką informację, a u nas to fantazy nie czytają, jedynie to kryminały i obyczajówki. No a jeśli chodzi o obyczajówkę, no to ja czegoś takiego nie popełnię, bo ja nie nadaję się do tego. Natomiast tak sobie pomyślałem, dobra, skoro nie fantazy, a kryminał, to dostaniecie kryminał. Nie ma problemu, będzie. No i taka była droga właśnie. Pomysł podrzucony przez bibliotekarki, a ja później tylko musiałem usiąść, wymyślić historię i obrać ją słowa. I tak się stało. No właśnie, fakt, no muszę przyznać rację, że no kto jak kto, ale bibliotekarki wiedzą, co jest na topie, co się czyta, nie? Bo to już nawet nie jest sprzedaż, tylko to jest właśnie, bo to trudno, może trudniej, sprzedaż można odnotować na rynku, bo duże hurtownie czy sieci sprzedażowe przekazują sobie gdzieś tam statystyki, ale bibliotekarki wiedzą, co się bierze z półki. Dokładnie. Co jest ja na powiedziałem, półce. Że większość to jest obyczajówka i kryminały, aczkolwiek niekoniecznie, bo są też takie biblioteki, które mają czytelników właśnie fantazy. Mhm. Zresztą to zależy od biblioteki, zależy zresztą, jak się tam to poukłada w danym mieście, w danym regionie, jacy czytelnicy są. Trudno to przewidzieć i wyrokować z góry, gdzie, w której bibliotece, w którym mieście, co jest najbardziej popularne. No, musielibyśmy sprawdzić, co jest w Pyrzycach najbardziej popularne. A to trzeba pytać nasze panie bibliotekarki. Na pewno zapytam. Co najczęściej wypożyczają, w jakim klimacie książki są najczęściej wypożyczane? To jeżeli chodzi o samą fabułę, na razie zajmijmy się tym do przeczytania. Wzorował się pan, nie wiem, na jakimś pisarzu kryminałów, nie wiem, coś było dla pana takim wzorem, który pan mówi, no dobra, to ja napiszę trochę tak jak on, ale po swojemu. Nie. Zarówno Król Myśli, jak i Cień Przeszłości to są
całkowicie moje pomysły. Ja nigdy nie czerpię wzorców od jakiegoś innego autora. Wszystko, co tworzę, jest... powstaje w mojej świadomości, w mojej podświadomości. I nie można tych, w zasadzie, według mnie, nie można tych książek przyrównać do jakichkolwiek innych dzieł znanych pisarzy. Nie, tutaj zawsze się będę bronił pod tym kątem, że i będę mówił o tym, że nie było żadnej inspiracji, żadnego ściągania od kogoś innego. To wszystko, co jest... Ale ja nawet nie mówię o ściąganiu. Mi chodzi o to, że na przykład czytając kiedyś gdzieś tam kryminał, mówię, o, to mi się podoba, nie? To jest fajny kryminał. A na przykład ten drugi to taki jakiś słaby, bez tempa, bez ikry, bez energii i tak dalej. No tak. To zależy, jakie czytelnicy mają gusta. Bo jednemu się książka spodoba, drugiemu niekoniecznie. To nie jest tak, że wszyscy będą chwalić tą książkę, tak? Niektórzy będą wręcz niezadowoleni. No dobrze, to żeby przekonać tych niezadowolonych, to nie zdradzając oczywiście treści ani początku, ani końca, bo to byłoby najgorsze w tym przypadku. To jest tak, jak ktoś idzie do kina albo włącza film i ktoś mówi, ja ci powiem, jak się skończy. Tak, nie? Na złość. Na złość, no. Ja ci zrobię na złość. To więc nie będziemy tego robić. Ale jeżeli chodzi o takie fakty dotyczące historii, faktów, miejsc, to jakie by pan wyszczególnił, które występują w tej książce? To na czym oparł się ten szkielet książki? Znaczy, jeśli chodzi o miejsca, w których dzieje się akcja, to oczywiście miasto Pyrzyce przede wszystkim. Ale nie tylko. To tutaj ktoś kogoś dziabnął nożem, tak? Tak. W Pyrzycach dziabnęli nożem. Tak, w tej książce. Słyszycie? Tak się stało. Jeszcze jakbyśmy powiedzieli ulicę, to... Aj. Dobra, nie mówmy ulicy. Dobra, nie mówmy ulicy, nie zdradzajmy szczegółów. Dobrze, proszę, przerwałem, proszę. Ja przepraszam, bo tutaj wprowadziliśmy czytelników w błąd. Nie w samych Pyrzycach nastąpiło to dziabnięcie, jak to pan określił. No, ale wokół. To już niedaleko. Się czuję. Bardziej bliżej Lipian niż w Pyrzycach. No to bliżej Lipian, czyli co? Bliżej, czyli w Lipianach dziabnęli. Tak. Na terenie gminy Lipiana, może tak. Na terenie gminy Lipiana. To teraz mówimy o tym, że powieść, to jest jedna z lokalizacji, czy jest kilka? Jest kilka. Część akcji, właściwie taka najważniejsza część, która dotyczy mojego głównego bohatera, rozgrywa się w dawnej stolicy Polski, w Lublinie. Z Lublina to trafia tu, czy odwrotnie? Tam i z powrotem? Tam i z powrotem się dzieje akcja. Chociaż kończy się tutaj w Pyrzycach. Tragicznie. Czy tragicznie, to bym nie powiedział. No ale dobra, nie uprzedzajmy faktów. No, tak próbuję. Tragicznie owszem, ale dobra. No, dobrze. Tu już odsyłamy, nie będę dalej drążyć treści książki, bo oczywiście zachęcamy, ta cała przyjemność z kontaktu z książką polega na tym, że ją przeczytamy, przeżyjemy. Książka nie posiada ilustracji. Zachęca pan do uruchomienia wyobraźni? Tak, oczywiście. No, rzadko w powieściach wewnątrz książki znajdują się ilustracje. Rzadko to nie znaczy, że wcale, bo czasami się zdarzają. Owszem, jeśli jest jakieś wydawnictwo, pisarz, który ma kontakt z rysownikiem, z jakimś tam fotografem, który może mu to zilustrować, to jak najbardziej są wskazane jakieś obrazki, reciny, zdjęcia. Natomiast w moim przypadku czegoś takiego nie ma, to nie występuje. Jest po prostu tylko tekst. I tym tekstem zachęcam czytelników do tego, aby uruchomili swoją wyobraźnię, aby to, co tam się dzieje, zobaczyli w swojej głowie. Czytaj i wyobrażaj. To przejdźmy teraz do okładki, no, która jest jednoznaczna. Leży nóż. Ja się pytałem, czy to kuchenny z szuflady wyciągnięty pana Marka, rozlany ketchupem, no i zrobiony montaż, ale to nie takie proste. Jak z tą okładką? Tak, to nie takie proste. Faktycznie jest to nóż kuchenny, natomiast było to także narzędzie zbrodni. Może za dużo ujawniam szczegółów dotyczących książki, no ale niech tam będzie. To jest na okładce. Okładka to też jest
Długa historia, bardzo długa historia, ponieważ ja już nawiązywałem do tego, że nie mam żadnego rysownika, oprócz pani Grażyny Jezna, która w Królu Myśli nam narysowała nasze baszty i bramy i zilustrowała nasze pyrzyckie zabytki, ale tym razem chciałem, żeby na okładce nie pojawiła się zwykła grafika rysowana, ale raczej takie zdjęcie i to się udało. Natomiast to też nie jest autorstwa człowieka, bo okładkę tak naprawdę zrobił nam ChatGPT. Przy czym pracę nad tą okładką, jak zwykle się zawiesiłem, ostatnio mam taki fajny, że tak powiem... Stop klatki. Stop klatki u siebie. Troszkę jestem przemęczony tym wszystkim. W pracy nad okładką brało udział oprócz mnie, oprócz tego, który tę okładkę właściwie wymyślił, brały udział jeszcze dwie osoby, pani Karolina Harmaciej-Sperzyc, bardzo gorąco pozdrawiam, i Łukasz Druszka z Łodzi, mój informatyk, którego też bardzo gorąco pozdrawiam. To jest dzieło właściwie trzech osób i czatu GPT, tak można by było powiedzieć. A okładka chyba przemawia do wyobraźni, bo dużo osób na nią zwraca uwagę. No, to widzi pan. No to czyli faktycznie to, co powiedziały panie bibliotekarki, że kryminały albo obyczajówka. Kryminał jest gotowy do przeczytania. Ile stron trzeba przeczytać? Tym razem jest to cieniutka książeczka. No i się żeśmy zaśmiali obaj. Cieniutka. No tak, w porównaniu może z Królem Myśli. Król Myśli, pierwszy tom miał ponad prawie 800 stron, drugi też koło 800, trzeci tam już nawet nie pamiętam, około 600. Tym razem cieniutka książeczka, 416 Słyszycie? Stron, także w jeden weekend można tę książkę przeczytać. A, taki harlekin tam sobie tam, proszę bardzo. No dokładnie. Możemy w jeden wieczór dziabnąć, przeczytać. I dowiemy się, tak? Ja powiem tak, ja też jestem zły na jednego z moich czytelników i to właśnie z terenu Lipian, bo pierwszy tom Króla Myśli pisałem przez 3 lata. Mm. A on śmiał przeczytać to w 3 dni. No i to, tak to wyszło. Obraził pana. Obraził mnie bardzo. Obraził pana, że tyle człowiek się namęczył, a on w 3 dni to przeczytał. Tak, 3 dni to przeczytał, jeszcze potem się chwalił wszystkim, nie? No tak, ale z drugiej strony to komplement, to znaczy, że go zassało, nie? Że chciał dokończyć. I podobno tyle. Nie przeczytał to jeden raz, tylko kilka razy, potem książkę sięgnął także. O, to. No to gratulujemy takich czytelników. Dobrze, panie Marku. Trylogia w księgaręce, Król Myśli. Kolejny kryminał już także w księgaręce. Zapytam na koniec naszej rozmowy, ponieważ zawsze za każdym razem, kiedy pytałem pana po skończeniu któregoś z tomów, to mówił pan, kiedy pytałem o to, czy będzie kolejna jakaś książka albo wydawnictwo, to pan tak, a może, a nie wiem, a zobaczymy, najpierw odpocznę, a może tam coś, a w ogóle i tak dalej. A teraz to co, będzie druga, kolejna książka? Będzie na pewno. Słyszycie? Tylko... Już od razu zdecydowanie, tak, będzie. Tak, zdecydowanie tak, będzie następna książka, tylko faktycznie ja muszę odpocząć, bo ostatnio wziąłem na siebie no dość duży ciężar, szczególnie, że oprócz tego, że wydałem teraz Cień Przeszłości, to jeszcze współuczestniczę w wydaniu innej książki, ale o niej to już zupełnie inny temat, bo pomagam tam w wydaniu tej książki. Mhm. Także też na siebie wziąłem dosyć spory ciężar. Jestem przemęczony, nie ma czego tutaj ukrywać. I tak, jeśli chodzi o następną książkę, to ona na pewno będzie, przy czym te tomy Króla Myśli i Cień Przeszłości to wydawałem tak średnio w odstępie 1 roku. Natomiast tutaj zapowiadam jakąś taką dłuższą przerwę, 2-3 lata. Tak myślę, że zanim pojawi się coś następnego ode mnie. No, słuchajcie, taki macierzyński urlop od rodzenia książek będzie, ale jeżeli już te 2-3 lata poczekamy, czy jest już myśl, co to będzie za klimat? Też kryminał? Tak, myśl jest, tylko zobaczymy, bo ja się nie zastrzegam kryminałów. Nie wiem, jaki będzie odzew, jakie będą opinie na temat Cienia Przeszłości, bo jeśli będą bardzo pozytywne, to być może przy tych kryminałach zostaniemy i te kryminały będą tutaj kontynuowane. Natomiast na tę chwilę pomysł jest taki, żeby wrócić do świata fantazy, ale nie do końca. Znaczy, żeby w świecie fantazy umieścić
umieścić trochę takiej psychologii, nawet filozofii, a wręcz sięgnąć po to, co mnie ostatnio bardzo wciągnęło, czyli różnego rodzaju teorie spiskowe, którymi ostatnio się bardzo interesuję i które zajmują mi też mnóstwo czasu. To plotkami się pan zajmuje. No. Tak, dokładnie. Wolę plotkami niż polityką, naprawdę. Jest to dużo ciekawsze i bezpieczniejsze. No dobrze, to napisze pan, to wie pan co, to ten. To ja już mówiłem tutaj, bo się pomyliłem z tym, gdzie głównego bohatera dziabnięto. Mhm. Mówiłem, zaskoczyłem, że w Pyrzycach, a to okazuje się, że na terenie gminy Lipiany to kryminał, żeby dziabnięto tu gdzieś w tym Pyrzycach. No. Być może, bo tylko nie pamiętam nazwiska autora, być może pan będzie pamiętał, autorki właściwie książki. Będzie też we wrześniu bodajże wydany kryminał, którego akcja dzieje się w Pyrzycach, ale to nie jest moje dzieło. Mhm. Także tutaj Pyrzyce zaczynają być taką miejscowością, na której zaczynają się rozgrywać akcje książek. Ale to miłe jest, że zawiesza się, czy pod względem graficznym, historycznym, czy zabytków, rysunków właśnie, albo jakichś wątków w książkach, no to miłe bardzo, że miejscowość staje się miejscem, które wybiera się jako pewnego rodzaju element do książki. No, sympatycznie. Mamy piękne miasto. Możemy je reklamować. W ten sposób też można reklamować miasto. Właśnie. Nawet jak ktoś kogoś dziabnie. Nawet. Dobrze, panie Marku. Trzymam kciuki. Myślę, że pana fani, czytelnicy także trzymają kciuki za to, by ten okres trzyletni był trochę skrócony. Zobaczymy, jak pan odpocznie, żeby w niedługim czasie ukazała się kolejna pana powieść. Oczywiście na pewno będzie pan śledził to, czego czytelnicy oczekują, czyli co chcieliby, żeby pan napisał, więc myślę, że jeszcze trochę czasu przed nami. Na dzień dzisiejszy zapraszamy do księgarenki pana Marka Malmana, zapraszamy, jest okazja, by na święta wielkanocne komuś na przykład, kto przyjedzie do nas w gościnę z może z zagranicy, z wnętrza Polski gdzieś tutaj, to żeby sprezentować taką właśnie książkę naszą, lokalną, naszego lokalnego powieściopisarza, pana Marka Malmana. Panie Marku, pięknie dziękuję, życzę powodzenia i takiego lekkiego pióra w pisaniu, jak już pan odpocznie i zacznie. Dziękuję bardzo, dziękuję panie redaktorze. A na święta czego życzymy sobie? Zdrowych przede wszystkim świąt. A jak będzie zdrowie, to będzie też wesoło, tak? Pogoda ma być. Pogoda ma być, no to już właściwie wszystko mamy. To mamy tylko zdrowie, mamy pogodę, mamy książki do przeczytania w święta, także... A jak nie mamy, to do księgarenki. Czegoś więcej potrzeba. Tak, jak nie mamy, to do księgarenki, zapraszam, jeszcze zdążycie je kupić. Pan Marek będzie spacerował na świeżym powietrzu, to podrzucił jakby coś. Dokładnie, no. Tak. Dokładnie. Dziękuję jeszcze raz pięknie, wszystkiego dobrego, zdrowia. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Państwa i naszym gościem był pan Marek Malman, nasz pyrzycki powieściopisarz. Czekamy na kolejne powieści, na kolejną twórczość. Mamy już pokaźne, już możemy półeczkę zapełniać pyrzyckimi powieściami właśnie napisanymi przez pana Marka Malmana. Także zapraszamy do księgarenki, zapraszamy do czytania.